Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, ale drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, proszę zwrócić uwagę, że to powitanie ma miejsce w nowej odsłonie już od kilku dni, nowej odsłonie astronomicznej, bowiem zakończyliśmy lato i rozpoczęliśmy kolejną porę roku, rozpoczęliśmy jesień. Jeżeli chodzi o lato, to myślę, że dobrze to lato będziemy wspominali. Oczywiście było ciepło, było dużo deszczu, nie było takich szczególnych problemów. Myślę, że trochę tam żeśmy pojeździli po Polsce czy po Suwalszczyźnie. No oczywiście ta pandemia, ona nam cały czas doskwierała i wciąż doskwiera, wciąż daje o sobie znać, dlatego też właśnie te wakacje, czy to lato, które zakończyliśmy, było takim troszeczkę trudnym latem, taką trudną porą roku. No ale jak to powiada przysłowie, nie takie świat dramaty zna. Podziękujmy Bogu za tę nową porę, za tę starą porę roku i prośmy o to, żebyśmy weszli w jesień z nadzieją, że to będzie pora roku, że to będzie polska złota jesień, że będzie ciepło, że będzie babie lato. Zresztą jak widzimy i słoneczko, i bardzo ciepło. Mamy nadzieję, że to słońce, że to ciepło utrzyma się przez jakiś jeszcze czas. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jeżeli chodzi o jesień, ta trochę późniejsza jesień, ona inaczej wygląda, ta wczesna jesień, to właśnie ta jesień, którą mamy w tej chwili, ona jeszcze tak nie wyszła, że tak powiem, na zewnątrz, ona jeszcze się tak mocno nie ujawnia, ale już są pierwsze sygnały, pierwsze oznaki, kiedy to właśnie liście z drzew zaczynają spadać, kiedy to właśnie te różne ptaki zaczynają coraz głośniej krzyczeć, kiedy to już ta trawa już tak nie chce rosnąć, też staje się jakaś taka bardziej żółta, zmienia swój kolor i oczywiście to wszystko świadczy o tym, że przyroda tuli się do snu zimowego, że ona przygotowuje się do tego takiego odpoczynku zimowego po to, żeby na wiosnę wybuchnąć znowu zielenią, znowu wybuchnąć nadzieją. To jest właśnie taki cykl, jeżeli chodzi o przyrodę, jeżeli chodzi także o nas jako żyjących w tej przyrodzie, w atmosferze tej przyrody i będących także, proszę Państwa, częścią tejże przyrody. I właśnie taka pora roku zmusza nas do refleksji, refleksji o przemijaniu tego wszystkiego, co właśnie stanowi doczesność, przemijaniu, jak słyszymy, czy widzimy, pór roku, przemijaniu czasu, ale także przemijaniu naszego życia. Tak przemija nasze życie, przemija postać tego świata. O tym doskonale wiemy, tylko nie zawsze chcemy sobie z tego zdać sprawę. Dlatego też, kochani, właśnie w takim czasie, któremu na imię jesień, że zechciejmy zrobić taki rachunek sumienia, zastanowić się, jak to jest właśnie z tym przemijaniem, czy ono odnosi się do nas, czy ono jest częścią naszego życia, czy my podporządkowujemy się, a może bronimy się, na różne sposoby, a może uważamy, że to nas nie dotyczy. Kochani, zechciejmy zastanowić się właśnie w tej porze jesiennej, kiedy, jak to powiedziałem, przyroda tuli się do snu zimowego, kiedy to ona jak gdyby obumiera, ale nie obumiera w sposób taki realny, tylko właśnie w sposób taki, że tak powiem, troszeczkę ukryty po to, żeby właśnie na wiosnę, jak też powiedziałem, znowu wzbudzić się do nowego życia. Kochani, właśnie dzisiejszy dzień, dzisiejsza niedziela, jest to, proszę Państwa, 26. niedziela zwykła, ostatnia niedziela miesiąca września. Świadczy to o tym, że mamy jeszcze kilka dni tegoż miesiąca, pierwszego miesiąca nauki w szkole. Już najbliższy czwartek rozpoczniemy kolejny miesiąc, miesiąc październik, miesiąc, który wprowadzi nas w nową rzeczywistość, oczywiście astronomiczną, ale także tę rzeczywistość, która świadczy o tym, że zbliżamy się do końca starego roku kalendarzowego 2020. Oczywiście 27 września i oczywiście też 26 niedziela zwykła. Gdy będziemy, bądź też gdybyśmy w kościele, to proszę Państwa usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział, ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę swojego ojca? Mówią: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości,
abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Kochani, okres zwykły, tak ten właśnie nazywamy okres liturgiczny, jak widzimy, jak słyszymy, widzimy oczyma wiary, słyszymy także w jaki sposób uszyma wiary, że właśnie ten Chrystus, którego spotykamy w tym okresie zwykłym, to Chrystus, który działa publicznie, który naucza, który spotyka się z ludźmi, ale który też motywuje swoje przyjście na ziemię. On idzie, zobaczmy, do ludzi, tych grzeszników. On tych ludzi nie potępia, on tych ludzi nie przekreśla, on tych ludzi bierze w obronę, on tych ludzi szanuje. Zarzucają mu z tego powodu, że on je i pije razem z celnikami, z grzesznikami, więc jest też taki sam. Jest taki sam, jaki on jest, skoro idzie właśnie do tego rodzaju środowiska, do tego rodzaju towarzystwa, w myśl przysłowia, kto z kim przestaje, takim sam zostaje. Oczywiście to przysłowie nie odnosi się do Chrystusa. On przychodzi na ziemię, jak powiedziałem już niejednokrotnie, nie po to, żeby nas pogłaskać po główce, powiedzieć, jacy to jesteście cudowni, jacy jesteście dobrzy, dlatego też w nagrodę zstąpiłem z nieba i żeby tutaj z wami pobyć, żeby dać wam sakramenty święte, żeby dać wam Eucharystię, żeby wam mówić o zbawieniu. Nie, proszę państwa, to właśnie grzech jest powodem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, to właśnie grzech Jego sprowadza na ziemię. Czyj grzech? Nasz grzech. No i właśnie wracamy do Ewangelii. Ewangelia wyraźnie mówi takie informacje, przekazuje nam, która może nas nieco zbulwersuje. Zaprawdę powiada wam, celnicy, nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Właśnie zobaczmy, celnicy, nierządnicy to jest symbol tego właśnie grzechu, symbol tej upadłości moralnej i nie tylko moralnej, ale w ogóle możliwej dla człowieka. I zobaczmy, ci uczynniby w piśmie, ci niby w porządku, ci niby bardzo mądrzy i bardzo, bardzo odpowiedzialni, oni wcale nie są takowymi. Jezus im wygarnia, jesteście na zewnątrz tylko piękni, a wewnątrz jesteście pełni plugastwa, na zewnątrz jesteście jak te groby pobielane, a wewnątrz macie wszelkie robactwo, wszelkie zło, wszelki grzech. Celnicy i nierządnice uprzedzają do Królestwa Niebieskiego. Właśnie Jezus Chrystus bierze ich w obronę. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Kochani, módlmy się o to, żebyśmy uwierzyli na sposób taki, na jaki sposób uwierzyli celnicy, czy uwierzyły nierządnice. Módlmy się o to, jako grzesznicy, módlmy się o to, żeby właśnie dotarła do nas ta informacja od Chrystusa, że On przychodzi na ziemię po to, żeby ratować to, co było, zginęło. Że przychodzi nie po to, żeby pogłaskać, jak powiedziałem, ale po to, żeby nawracać, po to, żeby dawać szansę, po to, żeby ludziom ukazywać zbawienie, ukazywać niebo, nasze niebo, moje niebo, twoje niebo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc wrzesień i wprowadzi w nowy miesiąc, miesiąc październik. Zostańcie z Bogiem.